Chciałbym zobaczyć fotę z karabinem, z pistoletem w kapeluszu, jak pan broni tej swojej Arizony. Myślę, że to jest do twarzy panu z tym, nie? Lubi pan fotki mężczyzn z innych oglądać? Nie lubię. Wręcz przeciwnie. Ja bym chciał wszystkich państwa... Ja na przykład jestem przykładem człowieka, któremu cofnięto pozwolenie na broń. Chciałem taki eksperyment przejść, co się ze mną stanie, prawda? I przepisy są takie. Ja mam tu taki ciekawy tekst, jeżeli pan redaktor pozwoli. Nie, błagam, żadnych cytatów. Dlaczego mi odebrano pozwolenie na broń? Panu posłowi... Dlaczego mi odebrano pozwolenie na broń? Chciałem przeczytać. No, ponieważ nie byłem w stanie wykazać, że mam stałe, permanentne zagrożenie mojego życia i ciągłe napady na mnie się odbywają. Nie byłem w stanie tego wykazać, bo nie mam stałego, permanentnego, ponadprzeciętnego zagrożenia mojego życia. W związku z tym cofnięto mi pozwolenie na broń. Otóż nie zrobiłem nic złego, nie jestem karany. Jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, szefem Komisji Spraw Wewnętrznych. No i to uważam, że jest akurat przepis, który mówi, trochę pańskie kwalifikacje, że pan się nie miał załatwić. Ale po co pan? Nie, no wie pan. Polityk powinien sobie umieć załatwić, nie? Policja postąpiła uczciwie, ponieważ nie ma na mnie napadów, to cofnięto mi pozwolenie na broń. To jest jakiś zupełny absurd, który można... Dogadamy się po programie, ja pana napadł. Dobrze, ale to teraz... Jest taka różnica między nami. Panowie przynieśli broń do studia, jak książkę. To są wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dobra, my mamy książkę też. Mamy książkę, czy proponowana w projekcie ustawy o broni i amunicji zmiana modelu reglamentacji dostępu do broni palnej zagraża bezpieczeństwu obywateli. Pan jest jako obywatel wolny, dziękuję ma bardzo, prawo... Panie redaktorze, wie pan co? Myślę, że takim bardzo potężnym orężem w naszej przestrzeni społeczno-politycznej, międzyludzkiej, jest taka sytuacja, kiedy przychodzi człowiek do studia, do pana Cejrowskiego i pan Cejrowski nie podaje mi ręki. To jest bardzo groźne i zaraz za tym idzie taka potrzeba, żeby chwycić za broń. Tylko nie wiem, kto ma za tę broń chwycić. To jest pytanie. A potrafi pan to obsłużyć? Nie potrafię tego obsługiwać. Mam taki epizod w swoim życiu. Przez 12 lat studiowałem na kulturoznawstwie i tak długi czas studiów był spowodowany tym, że nie chciałem pójść do armii w stanie wojennym. I do dzisiaj uważam, że... To nas łączy. Słucham, to nas łączy. No to jesteśmy z tej samej... Z tego samego pokolenia. Z tej samej parafii pokoleniowej. I myślę, że to jest też taka sytuacja, że dzisiaj trzeba rozmawiać oczywiście o tym, co się dzieje tak naprawdę. Skąd się bierze terroryzm? Skąd się bierze ta pasja militarystyczna młodych ludzi? Dlaczego nie ma dostępu do kultury na przykład? Skąd się biorą te dramatyczne czasami wydarzenia, z którymi sobie dzisiaj nie radzimy? Skąd się bierze taka sytuacja, która miała miejsce kilka dni temu w Orlando, w Stanach Zjednoczonych? I przed chwilą też w Stanach Zjednoczonych kolejnym aktywnym... Proszę zwrócić uwagę na to, jaka jest fotogeniczna wojna, jaka jest przepiękna, jak ci chłopcy są dzisiaj pięknie wystrojeni, jak oni są ładni, prawda? Z tymi karabinami w tych hełmach, z całym oprzyrządowaniem, z całym technologią. Zastanawiam się, czy mają świadomość ci ludzie, którzy tak mocno eskalują tę miłość do broni, do wojny, do przemocy, bo w końcu mamy z tym do czynienia, czy mają świadomość tego, że na końcu tej drogi jest po prostu śmierć. Jest po prostu jakaś egzystencjalna droga. Wojtku, czy masz świadomość, że na końcu prawa do posiadania broni jednak trzeba wkalkulować to, że może być śmierć jakiegoś człowieka? No tak, ale w obronie życia, proszę pana. Mam prawo do życia, mam prawo jako dorosły człowiek wybierać sobie narzędzia, którymi mojego życia będę bronił. Ktoś wybiera kij, ktoś wybiera książkę, proponuję panu, żeby pan wydrukował 30 tysięcy egzemplarzy po ukraińsku i do Donbasu im tam zawiózł, tylko może w jakichś blaszanych okładkach, żeby się mogli od kul Putina zasłaniać tą książeczką pańską skuteczną. Chociaż był przypadek. Są sytuacje takie, kiedy książka jest nieskuteczną bronią. A pamięta pan, w jakich okolicznościach zginął Krzysztof Kamil Baczyński? Był powstańcem... No, proszę pana, o broni teraz rozmawiamy, pan jakieś berednie wygłasza na temat książek. To był żołnierz Armii Krajowej, nie wiem, czy pan jest świadom tego. To zróbmy tak, o Kamilu Baczyńskim, wielkim bohaterze Powstania Warszawskiego, będziemy rozmawiali przy innej okazji. W tej chwili mam pytanie do... Pan ma prawo bronić się książką, bo to jest pańskie życie. Uważam, że to jest głupi pomysł, żeby się bronić wyłącznie książką. Ale książeczka od nabożeństwa uratowała jednego żołnierza na froncie. Jak najbardziej, tak? Ale pan przygody Tomka na Czarnym Lądzie? Pan ma prawo do swoich narzędzi obrony. Natomiast ja, skoro mam prawo do życia, to proszę mi nie zabraniać dostępu do karabinów. I ja mam takie doświadczenie szczególne, łaskawy panie, że mieszkam po pół roku w dwóch systemach. Kiedy mieszkam w Arizonie, wszyscy moi sąsiedzi są uzbrojeni i czuję się bezpiecznie, pomimo że do granicy meksykańskiej jest blisko i kartele przez te granice przełażą, ale nie podchodzą do domów prywatnych, bo wszyscy jesteśmy uzbrojeni.
Natomiast kiedy przez drugie pół roku mieszkam w Polsce, nie mam nic. Nie wolno mi się nawet patelnią obronić przed intruzem, który wchodzi przez okno do mojego domu, bo naruszę jego nietykalność cielesną, kiedy go zdzielę patelnią. Takie są przepisy. No i proszę pana, mam takie unikalne doświadczenie życia w dwóch systemach. Tu się czuję mniej bezpiecznie niż tam. Ja bym chciał wszystkich państwa... Natomiast ja mam pytanie do Wojtka Cejrowskiego. Czy to nie jest też kwestia, że ten spór się toczy nie tylko o kwestię dostępu do broni, tak, nie, tylko to jest też kwestia zaufania obywatel państwa, tak? Czy państwo ma zaufanie do obywatela, że on jest dorosły, dojrzały i wie, co robić w życiu, czy... Ale co to państwo, to jest jakiś mój rodzic, że ja mam być dojrzały, ja sobie mogę być niedojrzały. Państwo jest na moich usługach. Jeżeli pan był ministrem, to pan wykonuje polecenia narodu i przyjmuje kopniaki od narodu. Bierze pan pensję od narodu, ma pan wykonywać rozkazy narodu, a nie pouczać w drugą stronę. Będziemy dawać tylko rozsądnym zezwolenia na pistolety. No dokładnie na odwrót powinno być. W Ameryce jest wpisane do konstytucji, że ja mam prawo do noszenia broni. I trzeba mi to prawo odebrać, jeżeli nie mam jakiejś kwalifikacji, bo na przykład mam żółte papiery. Wszyscy panowie, jak tutaj siedzą, postulują coś dokładnie odwrotnego, żeby mi przyznawać prawo do obrony. Je się powinno odbierać. Jak jestem wariatem, byłem karany, coś tam, to dopiero trzeba mi je zabrać. No nie, to byłby dobry układ. Te argumenty z tamtej strony, jakieś kompletne absurdy. Społeczeństwo jest nerwowe, ludzie są skorzy do bójki, nie rozdawać pistoletów. Proszę pana, to jeszcze siekiery i noże niech pan zlikwiduje, bo skoro naród jest taki narwany, a nóż można z kuchni przynieść na demonstrację nowoczesnej, to się zaczniemy kuć. No nie widzę, żeby się ludzie kuli nożami, więc jak będą mieli pistolety, też się nic nie zdarzy takiego. Znowu pan nie słucha rozkazów, tylko poucza o negatywnych konsekwencjach. Ja państwu powiem, jakie są negatywne konsekwencje. Czy spełnia, czy też nie spełnia? W tej knajpie dla pederastów w Orlando nikt nie miał pistoletu, więc strzelano do nich jak do kaczek. W Paryżu, w dyskotece, nikt nie miał pistoletu przy sobie na dyskotece, w związku z tym strzelano ich do nich jak do kaczek. Jakby nauczyciele w szkołach, tak jak w Oklahomie, nosili pistolecik i obowiązkowo mieli co pół roku szkolenie ze strzelania, to żaden terrorysta by nie przyszedł do tej szkoły strzelać. To jest jakieś absolutnie naiwne myślenie. Strzela się do ludzi jak do kaczek, bo nie mają narzędzi do obrony. Ja już wiem, dlaczego pan Bariza nie mieszka. No dobrze, ale to można, wyobraźmy sobie... Bo jest nowoczesna w Polsce i tak nie mogę wytrzymać dłużej jak 6 miesięcy. Ja bym chciał wszystkich państwa... Czy posiadanie broni to przejaw słabości? W Stanach Zjednoczonych giną ludzie w miastach, które zabraniają legalnego posiadania broni. Chicago, Nowy Jork i tak dalej, uchwały jakichś rad miasta ograniczają dostęp do broni, przestępcy ją mają, chodzą, napadają i strzelają. W Teksasie jest na odwrót. Wszyscy wiedzą, że każdy w domu ma. Każdy ma w domu pompkę taką. Jak żonę zostawia samą na prerii, to ona zrobi coś takiego. Przede wszystkim mają prawo zastrzelić, jak ktoś nam wejdzie do domu. I to tak odstrasza złodziei, że żaden mój sąsiad w Arizonie zamków nie ma porządnych w domu. Mnie to dziwiło na początku mieszkania tam. No nie ma takiej potrzeby. Złodziej się boi wejść do domu. Sprawdza 10 razy, żeby właścicieli nie było. Bo go zastrzelą. Ale uważa pan, że to wynika z tego, że ludzie jest mają bezpiecznie. Broń? Nie, że tak. Ludzie mają w głowie coś innego, nie broń. Proszę pana, ja tam mieszkam, pan nie. Panie Wojtku, ale chciałbym pociągnąć dalej. Wiem lepiej. Ja bym chciał wszystkich państwa... Czy taki teatr do Wojtka Cejrowskiego, czy taki teatr mógłby funkcjonować, jeżeli ktoś go nie obroni? Mieliśmy rozmawiać o powszechnym dostępie obroni. I jest tak, gdyby dzisiaj Putin jechał przez Polskę, a obiecywał to dziennikarzom, że może sobie przyjechać do Warszawy w 2 dni, jakby chciał. No więc gdyby przejechał przez Polskę na wylot i spadły mu 2 kałasze na ulicy, na środku Warszawy, to my nie wiemy, co z tym zrobić. Ludzie by tak dookoła tego chodzili, że mnie to zabije, wystrzeli na mnie. Tak słabo wierzy pan naszych obywateli? No nie wiedzieliby, z której strony wziąć, gdzie jest bezpiecznik, jak to się wsadza, w tę stronę czy w inną stronę. Kompletny brak podstawowych umiejętności, dobry przykład z gaśnicą i apteczką. Pan mi proponuje, żebym nie miał karabinu w domu, to ja panu proponuję, niech pan wywali gaśnicę, bo pan ma telefon. Pan mi każe dzwonić na policję, jak mnie ktoś napada, to ja panu każę dzwonić po straż pożarną bez gaśnicy. No. Wie pan co, obrzucono... Wszyscy powinni mieć, jak w Izraelu, umiejętność posługiwania się tym sprzętem na wszelki wypadek. I szkolenia powinny być w podstawówce i w szkole średniej i na studiach. Na wszelki wypadek. A potem może pan nie korzystać z tej umiejętności. Ja bym chciał wszystkich państwa...